Halo, hej babciu, bym chciała cię dopytać o historię z tym wilkiem. Nasza algorytmia lat. Co tak? No. Po co wyszłaś wtedy z domu? Skądś wracałaś czy coś? A więc poszłaś odwiązać owce. Weź babcię na głośno mówiące. Jeszcze raz. Przeprowadzić te owce do domu na noc. Bo w nocy by wilki je zjadły, więc zabierało się je na noc do domu, do obory. No. No i wołałam i tak wolno prowadziłam te owce. One szły za mną, aż przyszły koło podwórka i mama właśnie chciała te owce już wziąć, zamknąć, nie? I się okazało, że to nie są owce, tylko wilki. No i narobiła krzyku, pogoniła i dopiero uciekły. I no, ani szkoda było, bo to były takie fajne pieski. No. Dziękujemy bardzo. Dobrego dnia. Pa, pa. No, pa, do widzenia. Do widzenia. Super. Teraz zastanawiam się, słuchaj, ja mam taki pomysł, Zuzia, żeby narysować, kojarzysz, co to jest storyboard? Rodzinny sekretnik. Rodzinny sekretnik to jest to samo, co robimy od 30 lat. Taki sam rodzaj pochylenia nad miastem i nad domem rodzinnym. Po to, żeby zebrać historię jak najszybciej, żeby zdążyć, żeby poodkrywać to, co nieodkryte, żeby wsłuchać się w to, co nigdy nie wysłuchane. Tak naprawdę to jest praca artystyczna z młodymi ludźmi, którzy mają to wielkie szczęście, myślę, spotkać się ze swoimi rodzicami czy dziadkami i porozmawiać o tym, co jest ważne dla tradycji domu, dla dziadków, co jest pięknym wspomnieniem dzieciństwa. Tutaj jest ten pomysk spalony. Ta... Świronek. Świronek. To będzie obok ciebie. No. Nie. No tak. Obok jak... babci bardziej. Nie, no to będzie obok babci. Świronek też chyba. No dobra, możemy tak zrobić. Bo ja jeszcze, mnie nie było. Który to rok, jak ten świronek jest? Nie ma napisania. Okej, teraz z kuzynami. Tak. A było jeszcze takie jedno zdjęcie z kuzynami, takie fajne, co na łóżku siedzicie. No to tu. Ale nie, jeszcze w trójkę, takie malutkie. Byłyście. A to będzie w albumie. Miałeś takiego boba. Tak. Dziękuję. Wybrać nie. Musimy zdecydować, Julka. Czy ty chcesz, żeby to był album i opowieść, czy chcesz, żeby to była opowieść, której towarzyszą zdjęcia? Bo to też decyduje o formacie i o tym, jak będzie wyglądała, czy to będzie bardziej książka, czy to będzie bardziej album. To musicie o tym zdecydować. No, jest sporo tekstu. Ale i wiem dużo. No. Wydaje mi się, że opowieść jakby z zdjęciami będzie super. Starsi ludzie mówią, ja nie mam nic do powiedzenia. Moje życie nie było ciekawe. Tam nic się takiego nie wydarzyło. Ale i młodzi też często mówią, a babcia to ona nic nie chce, albo nie pamięta, albo nie chce. Tymczasem w momencie, kiedy rzeczywiście pochylimy się nad takim spotkaniem, okazuje się, że dla młodych to jest doświadczenie naprawdę jakby pierwszego razu. Wypełnia ich serca, ich dusze, ich głowy, ich wspomnienia, emocje z tym związane. A dla starszych ludzi okazuje się, że powiedzenie po raz pierwszy moje życie kończy się wielkim, pięknym strumieniem całej opowieści. Piosenki uczyli, te piosenki. No i pamiętam tę piosenkę, to pamiętam tę piosenkę do dzisiaj. To pierwszą piosenkę, którą w tym radiu leciała. Kajcie, może ja zanucę tę piosenkę wam. Ja śpiewam piosenki, drżą czułe dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchają w radości możni i prości, w sercach swych czują drżenie. A jeśli któremu ktoś to wie czemu, łza czasem błyśnie wokół, to dla tej czystej łzy jednej, przebacz mi biednej, przebacz największej. Grzech. To była pierwsza piosenka, którą ja sobie zapisałam. Boże, i tę piosenkę śpiewałam. Małe historie, niby nic nieznaczące. Tymczasem
no gdzieś tam siedzą długo w sercach i chce się je po prostu nareszcie opowiedzieć. Powstały filmy animowane, które są no, scenariuszami z życia dziadków czy rodziców, gdzie wyciąga się te maleńkie historie, a to o świętach, jak wyglądały. Było biednie, ale było rodzinnie i po Bożemu. A to wspomnienie pierwszej zabawki, a to opowieść o dziadku, który był kowalem, czy wspomnienie babci, która przyprowadziła do domu wilczki, a myśląc, że to pieski. Owcy, dziewczynka i za nią pieskowilki. Poszło. Dwie, ten i przekładasz, tutaj możesz sobie i na końcu jeszcze taką pustą. Co taka zabawa. Zobacz, jaki obsarz żeśmy znalazły. Pierwszy raz robimy psa na długich łapach. Tu jestem gołą, widzisz, jaką ma tą plamę tutaj. Tak. Od krwi. Więc on mu tam chciał wydłubać to serce. Wiesz, Fiodor, ten gołąb, o którym my robimy film, jego porwał jastrząb. Popatrz, tu jest czerwona plama krwi. Chciał mu wyrwać, wiesz, serce. Wiesz, Fiodor, ten jastrząb, tak jak ci mówiłam, pokazywałam. To jest ten gołąb. To początek. Nie, to jest początek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Do 12. Jak jest 12, to później znowu idzie 1. Mhm. Rozumiesz? To jest takie w kółko. Ile raz to kółko? Aż odleci. A potem powstają książki. Artystyczne, małe dzieła sztuki. Książki, które zawierają całą tajemnicę domu. Które są czasem spisaną historią babci. Czasem jakimś wycinkiem tylko tejże historii. Ja robię coś w stylu walizki wspomnień, może takiego sekretnika mojej rodziny. Wypisuję różne tajemnice, różne opowieści. Schowam tam pamiątki i zdjęcia i wszystko będzie opowiadane przeze mnie i przez moją mamę. To akurat będą takie dodatkowe informacje. Moja babcia Zenia Zgi robi pyszne pierogi z jagodami, które sama zbiera w lesie. Dlatego właśnie jest ten las, skojarzenie. Natomiast u mojej drugiej babci przy domie jest piękny ogród. I będę wypisywać wszystkie gatunki kwiatów, które tam rosną. To moja książka. W sumie bardziej album, będzie z okazji zbliżającej się 50. rocznicy ślubu moich dziadków i to będzie po prostu taki album przedstawiający ich najważniejsze momenty w życiu od tego 77. roku, jak się pobrali aż do teraz, przed jakieś narodziny córek, wnuków, jakieś ważne chwile w ich momencie i po prostu chcę to zrobić, żeby potem była pamiątka, czy dla młodszych wnuków, czy coś, którzy by aż tak dobrze nie znali dziadków. Daleko mieszkali dziadkowie babci od strony mamy. Z babcią mam najlepsze wspomnienia. Opowiadała mi stare z ludowych strojkinowych. Bo to ja wiem, o co ci chodzi z tym ludowe, że to są takie, wiesz, takie bajanie takie. Było, nie było, nie? Nie wiem, jak to określić. Opowiadała mi stare ludowe historyjki, nie ludowe. Stare. To by się nazywało babcia Zenia, babcia Hela, te dwie części. No to można, wiesz, tutaj jakimś ściegiem je na przykład połączyć, zszyć, tak? Zrobić to innymi zieleniami, innymi kolorami. Już grzbiet książki pokazywałby, że tutaj pierwsza strona jest z dwóch stron. No dużo pięknych pamiątek powstało. To jest taka praca wspólnotowa, to też jest bardzo ważne. Że właściwie my wszyscy tutaj też jesteśmy współtwórcami tej pracy przy tym sejneńskim sekretniku, który za chwileczkę będzie odkryty. Sekrety zostaną ujawnione, ale to, co najważniejsze, pozostanie w tym spotkaniu. Właśnie to. Myślę, że życie jest najważniejsze. Życie człowieka najważniejsze. Rodzina. W ogóle wspólne bycie razem ze sobą. Jak zdrowe, jak wesołe, jak dobrze się uczy. Pomyśleć o przyszłości, o swojej przyszłości. Trzeba ufać i kochać ludzi, bo inaczej się nie da funkcjonować.